Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Jutro czeka nas pogoda w kratkę. Dużo będzie chmur z przelotnymi opadami deszczu. Synoptycy nie wykluczają, że może też zagrzmieć, ale nie zabraknie również chwil ze słońcem. Nadchodząca noc bez opadów i bez burz, choć jak Państwo widzą, nad wszystkimi regionami utrzyma się duże zachmurzenie. Najchłodniej będzie w centrum i na południu, tam około 11 stopni Celsjusza, a noc najcieplejsza będzie na Nizinie Szczecińskiej, gdzie termometry pokażą 13 stopni. W regionie łódzkim o deszczu czy burzach również nie ma mowy, na termometrach 12 stopni, a wiatr powieje słabo z kierunków zachodnich. Na barometrach 994 hektopaskale i ciśnienie atmosferyczne będzie spadać. Jutro nad Polską znów większe ilości chmur i prawie wszędzie będzie padać i tak jak mówiłam, może zagrzmieć. Te burze możliwe są na zachodzie, w centrum i gdzieniegdzie na wschodzie Polski, a zdecydowanie najspokojniej będzie na północy i na południu. Temperatura jutro od 17 do 19 stopni, a najcieplejsze miasta to m.in. Wrocław czy Łódź. W naszym województwie trochę przejaśnień i chwil ze słońcem i zdecydowanie więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu i tutaj też gdzieniegdzie może zagrzmieć. Te wyładowania możliwe są przede wszystkim w miastach południowych naszego województwa. Wiatr będzie słaby, jeśli pojawią się burze, będzie przybierał na sile, a ciśnienie atmosferyczne będzie dalej spadać i pogoda jutro niestety niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Początek nowego tygodnia z chmurami i spodziewamy się dużych ilości deszczu. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia.